Siemanko, siemanko, witam Was ponownie na kanale Artur Wilanowski i dzisiaj sobie porozmawiamy na temat taki, co dało mi programowanie. A teraz, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam Cię, to daje mi większego kopa do nagrywania tego typu materiałów. Także dzięki za subskrypcję i lecimy dalej. Tak więc na samym początku, jeśli nie oglądałeś jeszcze materiału, jak zaczęła się moja przygoda z programowaniem, no to odsyłam Cię do tego materiału gdzieś tu albo z tej strony, nie pamiętam, wybaczcie. A teraz przejdźmy do tego, dlaczego tak naprawdę fajnie, że zostałem tym programistą i co mi to dało. W dużej mierze właśnie poznałem niesamowite osoby, które no właśnie mają niesamowitą wiedzę, bardzo są tacy nastawieni na rozwój. I fajnie, ponieważ no myślę, że ze mną było bardzo podobnie, ale nie miałem aż takiego parcia na to, żeby się uczyć więcej i więcej. Dzięki właśnie temu programowaniu wykształciła we mnie się taka cecha, żebym właśnie szukał i szukał tych rozwiązań. W ten sposób dalej się rozwijam. Co prawda obecnie nie będę już aż tak bardzo się rozwijał pod względem programowania. Natomiast taką jeszcze historię Ci przedstawię, ale to w następnych materiałach. A teraz, co dała mi właśnie praca programisty? Oczywiście pieniądze. Z tego względu, że można powiedzieć, że w dosyć szybki sposób można przeskoczyć z niskiej płacy do nieco lepszej. Oczywiście nie są to zarobki typu 15k, 10k, ale no na pewno pozwalające na żyć na dobrym poziomie, można powiedzieć, że dalej pozwalające na to, aby w dalszym ciągu się rozwijać, czyli na przykład jeśli chciałem pójść na kurs, właściwie szkolenie deweloperskie, takie właśnie związane z mieszkaniami, no to mogłem na to sobie pozwolić, ponieważ miałem na to pieniądze swoje własne, także bardzo fajnie. Dzięki temu szkoleniu i właśnie dzięki, można powiedzieć, pracy programisty, pozwoliło mi to kupić działkę, więc to też jest bardzo fajne, że no jednak w jakim stopniu młody człowiek może sobie pozwolić na tego typu rzeczy, gdzie umówmy się, w normalnej pracy no raczej mało kto może sobie w taki szybki sposób pozwolić na tego typu inwestycje. Oczywiście wiadomo, tutaj należy albo się posiłkować jakimiś pieniędzmi, tutaj powiedzmy rodziny, swoimi, bądź ewentualnie na kredyt, ale to daje nam możliwość tak naprawdę już powiedzmy, nawet jeśli nie mamy dużych oszczędności, to możemy taką inwestycję kupić na kredyt, ponieważ mamy taką zdolność kredytową. Oczywiście ja tutaj Was nie zachęcam do tego typu inwestycji, to po prostu każdy musi w swoim zakresie przemyśleć tego typu kwestie. Ja natomiast Wam mówię, co pozwoliło mi zostanie programistą. I właśnie też taka ciekawostka, bardzo dużo osób, programistów, właśnie interesuje się nieruchomościami. To jest też taki kolejny bakcyl, który został we mnie zaszczepiony, ponieważ no bardzo dużo zacząłem czytać książek związanych z tą tematyką i można powiedzieć, że zostałem tym zarażony. W następnych materiałach nagram Wam właśnie, co dalej z moją przygodą związaną z programowaniem i czy dalej w tym właśnie będę tkwił. Miałem również dostęp do materiałów takich jak YouTube, gdzie na YouTubie, uwierzcie mi, jest bardzo duża skarbnica wiedzy i oglądając przeróżne programy typu Przygody Przedsiębiorców, Biznes 2.0, Maciej Wieczorek, tego typu materiały, pozwoliło mi na to, by stwierdzić, czy dalej chcę właśnie zostać tym programistą, czy może robić coś innego. Także bardzo fajnie, że po prostu poprzez wiedzę z internetu można dalej się edukować, a umówmy się, no będąc programistą, możesz sobie programować i słuchać na słuchawkach tego, powiedzmy, co Cię w danej chwili interesuje. Oczywiście trzeba właśnie dopilnować tutaj wszystkiego, aby Twoje rozwiązania no, doprowadzać do końca, ponieważ właśnie no, nie można tutaj zagubić się, można powiedzieć, w tej przestrzeni takiej rozwojowej, a pracowniczej, swoja praca musi zostać wykonana, no ale na pewno dostęp do internetu w dużej mierze umożliwia nam dalszy rozwój, więc praca programisty jest zdecydowanie rozwojowa i tutaj w różny sposób można dalej się edukować. Ja ze swojej strony mogę polecić YouTube'a, tego typu programy jak właśnie Maciej Wieczorek, Przygody Przedsiębiorców, jeśli ta tematyka Was interesuje, bardzo polecam. Jeśli interesuje Was tematyka inwestowania, no to Trader21 bądź Kamil Jarząbek, również polecam. Co pozwoliło mi właśnie takie doświadczenie bycia programistą? Otóż to, że w jakimś stopniu jestem w stanie zrozumieć, jak działają kryptowaluty i to, czy są one faktycznie sensowne, czy dana kryptowaluta ma potencjał na to, aby był zysk z niej, czy dana kryptowaluta nie ma takiego i za chwilę właśnie można na niej bardzo dużo stracić. Stąd właśnie jakiekolwiek pojęcie związane z kryptowalutami, to myślę, że to jest obecnie bardzo na czasie i ten temat jest bardzo rozwojowy i w przyszłości będzie wszystko z pewnością szło w tym kierunku, aby branża finansowa została zastąpiona właśnie taką branżą kryptowalutową,
będzie opierała się na blockchainie, także z czasem zmienimy pewnie tutaj pewne kwestie związane z naszymi finansami, ponieważ jak wiadomo, no to teraz mamy właśnie ustrój taki, gdzie jest ciągła inflacja, a kryptowaluty mają tą zaletę, że są deflacyjne, także tutaj na pewno jest bardzo duża zaleta tych kryptowalut. Oczywiście w tej chwili nie zachęcam Was do inwestowania, ale mogę polecić kanały, które ja osobiście oglądam. Jest to Piotr Ostapowicz oraz Kamil Jarząbek, Fil Konieczny również, także bardzo polecam tego typu kanały. Jeśli Was interesuje ta tematyka, zachęcam. Z tej strony myślę, że przedstawiłem Wam tak naprawdę trzy punkty, które mnie interesują. Być może na Was też, dla Was będzie też to miało jakiś wpływ. Bardzo Was zachęcam po prostu do tego, byście sami przeanalizowali, co chcecie robić i czym się chcecie zajmować. Z mojej strony mogę powiedzieć, że praca jako programista Java jest bardzo, jako ogólnie programista jest bardzo interesująca i bardzo rozwojowa, jeśli lubicie tego typu tematykę. Polecam Wam bardzo serdecznie. Na tą chwilę będę już się z Wami żegnał. Bardzo proszę, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, serdeczna prośba o subskrypcję, jakiś komentarz, jeśli chcielibyście jakiś kolejny materiał, żebym wypowiedział swoje zdanie i swoje przemyślenia na dany właśnie jakiś tam temat, to zapraszam Was w komentarzu, dajcie komentarz, ja odpowiem i z chęcią nagram dla Was taki materiał. Na tą chwilę ja już się z Wami będę żegnał. Dzięki bardzo serdecznie za obejrzenie i dotrwanie do tego momentu. Udanego dnia, na razie, cześć! Sponsorem kanału jest sklep internetowy cbdoriginals.pl.